Jest i on dotarł. A co to jest? Zaraz zaczniemy. Tak więc nowy rok, nowy rower. Oficjalnie jest to Canyon Lux CF7 Full Carbon, pełna grupa XT, zawieszenie Foxa, także mam nadzieję, że będzie bardziej efektywny niż cross. Teraz jest na kołach DT Swissa 391, tych, na których jeździłem w crossie. Oryginalnie jest na karbonowych obręczach Reynoldsa. Z przodu 30 mm, z tyłu chyba 28,3 albo 29,3, jakoś tak. I na oponkach Maxxisa. Oponki tam też wyleciały, bo jakoś nie bardzo mi się na nich jeździ. Wolę Wolfpacki. Także w tym roku będę sobie śmigał na dwóch setach. Na tych szerszych Reynoldsach są założone 2-4 Wolfpacki, z przodu Race, z tyłu Speed, na takie nieco bardziej trudne warunki. A na tych DT Swissach zostawiam oponki Wolfpacka 2 razy Speed o szerokości 2,25. Jest zamówiona też kierownica karbonowa Canyona, monokokpit. Tu mam jeszcze wielki dylemat, się zastanawiam, czy kupić dropper, czy kupić karbonową sztycę. Jednak w crossie, kurczę, cały czas jeździłem na tym dropperze i troszeczkę mi tego z początku brakowało, ale teraz im dłużej śmigam, tym bardziej jestem przyzwyczajony do tego, że jednak go nie ma i jakoś sobie z tym radzę, ale nie wiem, jak to będzie w gorszym terenie, także cały czas to rozważam, a chciałbym tutaj zakupić to, co dawali w zeszłym roku, czyli też DT Swissa dropper 1323, ale aluminiowy, bo nie kalkuluje mi się dokładać tam 500 do karbonowego, który jest tam o 50 gram lżejszy, niecałe 50 gram. Także tak się prezentuje secik na rok 2022.
No i co? Jeździmy, oswajamy się. Czekamy na pierwsze starty. Jeśli miałby ktoś jakieś pytania co do roweru, zapraszam. Zawsze chętnie odpowiem. To jak w przypadku crossa, taki tutaj. Niektórym geometria kaniona nie odpowiada, sądząc, że nie idą za duchem czasu i nie robią takiej progresywnej geometrii. No jest to bardziej stromy kąt główki niż był w crossie, ale akurat nie wiem czemu cross pod względem jazdy był dla mnie trochę, jakby to nazwać, zbyt leniwy. Był długi, miał dosyć łagodny kąt główki, owszem, fajnie się zjeżdżało, ale w takim bardziej zwrotnym terenie, przy pokonywaniu szybszych zakrętów, no miałem opory, zawsze mnie wynosiło. Jeszcze tutaj tym razem postawiłem troszeczkę bardziej na efektywność. Rower jest krótszy, ogólnie pozycja bardziej mi na nim pasuje. Także to jest główny powód przesiadki z crossa na kaniona i poprawa ogólnie efektywności jazdy. Może gdybym crossa miał w rozmiarze L, byłoby też lepiej. No tutaj kanion jest w LC. Zresztą do kaniona, do XL-ki to bardzo dużo mi brakowało. Tak, no, zobaczymy, czy się da tam skrabać. Na tych oponach one bieżnikiem do nich grzeszą. Dzisiaj kolarstwo romantyczne. Nie wiadomo, co tam pod śniegiem się kryje. No i tak właśnie wracając do sztycy na tym lekkim zjeździe, nie czułem potrzeby, żeby coś było. Zjeżdżałem bardziej strome, też nie czułem tej potrzeby. Największa potrzeba, jak zauważyłem, to w momencie, kiedy chcę coś przeskoczyć, bo jednak troszeczkę większa przestrzeń między nogami pozytywnie na to wpływa i ułatwia.
na szczyt ADT ma tylko 6 cm stoku, ale myślę, że to wystarczy.